Dzień dobry, z tej strony Pixla, to jest Let's Play Spyro 3, Year of the Dragon. Na początku synchronizacja dół, góra. Więc tak, ten odcinek pojawi się o 15, a następny o 16, dobra. Takie uzgodnienie szybkie, dobra. I lecimy z kolejnym poziomem. W poprzednim odcinku robiliśmy Frozen Altars i chyba bodajże Speedway, jak teraz pamiętam. I w tym odcinku zrobimy sobie Fireworks Factory. Najlepsze jest to, że tego poziomu na obecną chwilę nie mogę wystuprocentować, więc I will not care too much about this. Lo! Oh, hello! It's good to see you again, Spyro. That naughty sorceress has stolen the professor's rocket plans, and I'm on a secret mission to find them. Handel was supposed to meet me here, but I can't find him anywhere. Maybe you could help. Pamiętajcie tych bliźniaków, którzy są przerażający ze Spyro dwójki? Yeah, no. Tego. Ładna dziś pogoda. Jak trochę go. No. Nie wiem, no serio, oni są przerażający. No i ta muzyka jest moją ulubioną. Z Spyro 3, z całego soundtracka Spyro 3, tylko nigdy nie mogę zapamiętać, jak ona się nazywa. To jest właśnie w tym rzecz, że nie mogę nigdy zapamiętać, jak ona się nazywa, dokładnie. Więc po prostu, że Team of Fireworks Factory. Poziom taki sam w sobie mech, ale... Ale właśnie, no... Mogę sobie zjeść rakietę i co z tą rakietą mogę zrobić? Już wiem, jak większość ludzi powie, co sobie mogę z nią zrobić, ale... Ale no... Himene. Uratowaliśmy Noodlesa, prawie jak Knucklesa. O, Knucklesa uratowaliśmy. Jak to będzie Knuckles, to będę mówił Knucklehead. Uratowaliśmy Knuckleheada. Do it! To się nazywa wysadzić kogoś ze stylem. GG. Ja poproszę coś, żebym mógł Sparks sobie... Żebym sobie Sparks mógł odzyskać, być tak trochę... Trochę niefajnie. Hop. W ogóle ta lawa, jak się tak załamuje na chwilę tekstura, to jest piękne w starych grach. Nie wiem czemu, ale... Jakoś jak niektórych stara grafika od... odpycha, tak nie przybliża właśnie do starych gierek. To było czasem fajne, takie lekkie niestety niedopracowania, czyli te takie załamania lawy kompletne, w ogóle jakiekolwiek cieczy, to było fajne kiedyś. A teraz tu ludzie, co? Tutaj jest załamanie tekstury? O, widać to, jak podejdę do ściany na odległość milimetra, gra do dupy 2x10. Kiedyś to były tekstury. To były kiedyś tekstury HD. Takie. Nie no, dużej jakości. O! Nie mogę powiedzieć, że HD, tylko że w dużej jakości. What? Coś to zrobił. Do it! Mogę to uznać za cheat? Uznam to za cheat. Ale tak fuck? Co on zrobił w ogóle? Dziękuję. Jak ich rozsypało. Dziękuję. Dlaczego tu nie ma żadnych świetlików? Jeszcze raz muszę po tamtego leść. To jest w ogóle pewna rzecz nieużywana, tudzież nieusunięta, którą chciałem pokazać, ale muszę, że tak powiem, głębiej iść w poziom. Lenny Face dozwolony w komentarzu. Kiedyś się w ogóle zastanawiam, żeby po prostu nie zbanować tego Lenny Face'a, w sensie, że jak się pojawi, to komentarz ma być, wiecie, do sprawdzenia, ale stwierdziłem,
No zaraz, no przecież ja nawet takiego Leny Face'a robię w prawdziwym życiu, jak coś zboczonego mówię, więc... Dwuznacznego, nie zboczonego. O, dwuznacznego. Więc tak jakbym chciał sam siebie zbanować trochę. Taki paradoks trochę, o. Nie! No w sumie i tak wyjdę teraz na plus. Czyli będę miał Sparks. A. Aha! Dobra. Już teraz idę tam. Edge. No, pyk, pyk. Tyle? Okej. Okay. Tu już chyba nic nie ma, więc idziemy dalej. Muszę go jakoś obkrążyć. O! Opa! A! Fajnie było cię znać. A raczej nie. Tum, tum, tum. Hello? It looks like you'll have to use this cannon to get across here. Simply climb aboard. As for me, I just have to free my mind. Co? Flyhacki wyczuwam. No, teraz żeś się pojawił. Dzięki. No, tu jest jeden, tu jest drugi. Co są? No to jadymy. Bdziu! I flew my mind. Swoją drogą nie wiem, co to miałoby znaczyć, gdyby to było poprawnie powiedziane. Bo na sepleni, jakbyście nie zdążyli zauważyć. To działa? Nie. Więc musimy coś takiego zrobić i... Pyk! Pyk! I teraz nam ninja już nie będą wyskakiwać tam na dole. I dlatego też nie wypadały za nich klejnoty, ponieważ po prostu oni mogli się tak w nieskończoność spawnować. Nie, zasadzka! Nie, niezbyt jakaś dobra, ale zawsze co? Dobra, nie chcę mi się na niego nerwów marnować, więc co? I co? Co? Dobra, i tu jest pewien glitch związany z tym pudłem. Cóż, musimy coś takiego zrobić i w końcu... W końcu nam coś zrobi. O, właśnie. O co nam chodzi. Wyszczelaj nas. Coraz wyżej. No. Poproszę tak bardzo wysoko. Dobra. O, kurde! Chcę pokazać wam tą nieużywaną rzecz. Znaczy usuniętą, nie wiem jak to nazwać. Ale to mniej więcej działa. To mniej więcej działa jak poziomie z Bentleyem, który wam pokazywałem, czyli po prostu jak to mniej więcej działa. Kiedy jedna postać ruszająca się wejdzie w kolizję przedmiotu, który się nie porusza, a nie może zostać zdobyta, nic w tym stylu, to ta, która się porusza, zostaje wypchnięta daleko. Znowu z ramion. No i tak to mniej więcej działa w grze 3D. Bo w 2D to już czasami sobie umiem poradzić, na przykład Mario Brothers, ale to też tam jest wypchanie w sumie. No, w sumie tak samo działa, ale bądź co bądź w innym kontekście. A tu w tym przypadku, że nie może się to ruszyć ani w prawo, ani w lewo, bo cały czas trzymam analog do góry, to po prostu jedna możliwość to jest góra, bo tam nic nie przeszkadza. Dobra. Więc teraz trzeba uważać. Lecimy. Nie! Katemes. It looks like the sorceress has already used the plans to build her own rocket. We have to destroy it. Just follow me. And send me free.
and I will just wait to escape from the city. GG. A zawsze widziałem, że coś jest z nią nie tak. Nie! I co takie OP zrobisz? Ha, nic, świetnie. Hey, look what was in the rocket. They must have been trying to put it into orbit. No. Uratowaliśmy Gradiego. Dobra. A ja ten... If you see Handel, tell him I've gone back to Evening Lake to finish work on the professor's rocket. Okay. Ale jestem brudny. Jeszcze raz to spróbuję zrobić. Nie, no serio, jak już mi się udało, to akurat musiałem tam wpaść. Swoją drogą było samo w sobie gamebreakujące. I nie mogę użyć żadnego fly jump, fly hacka, ani coś w tym stylu, żeby się tam dostać. Lub jakiegoś game shark koda, żeby to zespawnić gdzie indziej. To jest po prostu lokacja, do której muszę się dostać. Dobra, tu. Teraz tylko, co dobrze pamiętam, gdzieś tutaj. Insomniak. To było chamskie zagranie. Tego się nie spodziewałem. Dobra, czyli wiemy, jak już to zrobić. Czy to jest ten sam glitch? Po prostu nie muszę się męczyć. Wtedy z tamtym. Tak. Ale tak kijowo to działa. Tak, chyba ten jest trochę dalej postawiony. Tak mi się zdaje. Więc po prostu będę nadal z tym. Tutaj co robię. Że tak powiem, co robił. Nie śmiesz. No. Do it. I believe in you. Just do it. Spyro. Some people might success because have luck, but you're gonna try hard to make it. Just do it! Chyba nie są te poprawne słowa. Nie wiem, coś próbowałem samego wymyśleć. Jesteś zwycięzcą! O! Takie typowe polskie przykłady. Jesteś zwycięzcą, Spyro. Just do it! Halo, poproszę o wystrzelenie mnie w powietrze. Do it! A tak bardzo wysoko. Do chmul! Do chmul! Poplosę. No, dajesz. Dajesz. Dajesz! God damn it. Już bym dał ten poziom skończył. Ale ja... Po prostu moje ambicje nie pozwalają wam tego nie pokazać. Halo. Halo. Upadam wraz z rytmem muzyki. To jest dziwne. O, dziękuję. O, nie! Tak skrzani. Dobra. Nie, no po prostu jak z Sonikiem. Ja dzisiaj mam... Jedne co mi dzisiaj dobrze poszło to Ratchet. Tak średnio dobrze, ale dobra. Okej. Okay. Teraz trzyma... serio? Lel. Trzymać się środka. Dobra, byłem tam przez chwilę. Ale to się nie liczy. Muszę tam wlecieć i wam pokazać, co tam jest. Bo to jest niezły secret, który twórcy zapomnieli po prostu usunąć tak w zupełności. A, dobra. No, god damn it!
zaraz, ja po prostu dzisiaj nerwicy zostanę. Jak wczoraj był mój najszczęśliwszy dzień, tak dzisiaj będzie mój najkrótszy dzień. Zachciało się, kurde, dwóch odcinków naraz robić. Zachciało się, kurde. God, please. For the sake of the... I don't know. Jest! Udało się. Dobra, więc to jest dodatkowe życie. No i patrzcie, no niby co ten piksel sobie myśli? No normalna jaskinia, ale zobaczcie co jest tutaj. Tu jest dana tekstura światła, a tu nie. Czemu? Ponieważ tu jest ściana. Tada. Nie da się tu w żaden sposób dostać. Tylko w taki, jaki pokazałem. Dobra, ale ja chcę być wyszczelonym. Whee! Dobra, więc jako już wam to pokazałem, to teraz mogę z pełną premedytacją wszystko to rozwalić. A mogę to tak zrobić? Nie. A dziwne, powinno się spalić. Dobra, ja widzę, że muszę iść tak czy siak po tą rakietę. Więc lecę. Oczywiście nie mogę zrobić tego normalnie, tylko muszę się jakoś popisywać. Tak wiem, że niczym tego nie dowodzę. I najczęściej failuję, ale dobra. Pyk. Okej! Właśnie, bo przypomniałem sobie, że to przecież może mi zadać obrażenia. A bardzo tego nie chciałem. O! Secret! Chodźmy! Ale by to było łatwe. I think I could see an egg behind you, but it's out of reach. You'll have to take the long way round through all these winocks to get to it. Spoko. A nie mogłbyś po prostu tutaj stać? Jakbym wszedł ci na głowę, a później tu wskoczył, byłoby znacznie prościej. I na serio, żaden z nich mnie nie zauważył. Holy shit. No. Ninja. Psiu! Psiu! O! Tylko tutaj jeszcze slow-mo zabrakło. O ty chamy. Psiu! Po ścianach. Psiu! 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 Kaptemet. Psiu! 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 Kaptemet. I między oczy. Co? I tak poszło mu w nogi. GG. A i tak będę musiał po tą rakietę cholerną wrócić w ten życie. I... No! No! Na co ja się pakowałem? A mówili mi, zostaw te gierki, nie wiem, zajmij się polityką czy coś. Kurde, nie posłuchałem, teraz mam. Kolejna zasadzka. Dobra. Nie no, tak na serio nie mówimy, że... Ale pieprzo. Nie mówili mi, że nie zajął się polityką, tym się nie zajął. Pyk, pyk, dziękuję bardzo.
pyk. Coś tu jest ciekawego poza zasadzką kolejną. Wiesz, za to, że jest po prostu aż tak jasne. Ja sobie ich tak po cichu ich rozwalę. Jestem teraz jak solid snake. Jak solidny wąż. Rzeczny. Na pewno się i tak okaże, że tuż za rogiem się czają też. Pyk! Wszyscy załatwieni po cichu. Zero świadków! Kurde, ja powinienem Metal Geara zagrać kiedyś. Jak takiego skilla mam. Uratowaliśmy sama. Ale nie samą, tylko sama. Pium. Dobra. Nie przekazaliśmy wiadomości od jego siostry. Ale dobra. Who cares? Tu już wszystko, tylko jeszcze tutaj zostało. Mówię, i tak nie mogę tego wystuprocentować. Chyba, że przez glitcha, ale byśmy nie chcieli. Aha, tu mogę wejść. No bo tu jest agenta 9. Respiro. Or whatever your name is, give it up! I've got the monkey and I'm not giving it back. A czy mogę tu jakoś? Bo to aż się prosi, żeby zgliczować tu jakoś. A może mi znak jakoś pomoże? Nie. Dobra, hamuł po prostu. Jest jeszcze jedna minigierka, którą mogę się dostać jako Spyro. Jest to na tutaj. Pyk. Pyk. Uh-oh. You have to use this Cobble power-up to take out these fire dragons. It will allow you to super fly and super flame at the same time. No serio, jaka jest trudność w mnie fl? Dragons to jeszcze rozumiem, ale... Ale dlaczego powiedział super, a nie powiedział fly? Nie rozumiem tego. Dobra. Więc mam rozwalić tych ciadów. Którzy się regenerują, tak przez... Jak powiem wam, że po pewnym czasie się oni regenerują. Co nie jest fajne, od razu mówię. I nie jest to bardzo fajne. Moje cięcie. No i wracamy po krótkiej chwili. Góra, dół, góra. Okej, okay, no i żabijamy te złe smoki. Tylko gdzie jest tamten? O, tu jest. Znaczy nie wiem, czy są złe, w każdym razie są specyficzne. To wiem na pewno. Nie są aż takie trudne do pokonania. Co bardziej to one nerwujące mogą być. A już w szczególności jak pozostaje wam tylko taka główka latająca. To jest po prostu tak nerwiające. No, przy okazji rozwałem tego. Czy mogę tak... Nie. Goddammit, serio. Zapomniałem, że nie mam Sparks. A, Sparks, a nie wiem, jak się powinno odmówić. Oh, you little... Dobra, jeżeli oni do nas, nie wiem, lecą twarzą, tak to nazwę, to to mogą w nas strzelić. Więc to nie jest takie dosyć fajne, aczkolwiek czasem... Aczkolwiek nie. Ale przynajmniej nie jest ta walka aż taka... łatwa. Wtedy. Przynajmniej mają jakąś formę obrony, a nie po prostu, że mięso armatnie. Do it. Dobra, teraz tu wyleci. Aha! Yeah.
You don't have any chance. Nie, no ja się tak nie bawię w ogóle. Ja się tak nie bawię w ogóle. Przestań we mnie napierdzielać tymi fireballami. To jest irytujące czasem. Te ich firebole. Dobra, poważam trochę w niego. Idę po tego świetlika tam. Jak swoją drogą, to w tym... W tej części poziomu się cały czas utrzymuje. O, właśnie, o tym mówiłem. Obydwoje się odradzają. Po pewnym czasie. Najlepiej, żeby się skupić na jednym i rozwalać go cały czas. Wtedy przynajmniej nie masz szans na odrodzenie się. O, i teraz najpierw. O, i pyk, dziękuję bardzo. I teraz chyba nie może się odrodzić, z tego co wiem. To sobie przypominam, nie może się teraz odrodzić. Jak wiecie, na nowo, jak popił z Feniksa. I nie, nie powiedziałem tego na odwrót. Znaczy. Teoretycznie tak, ale nie powiedziałem tego dlatego, że mi się pomyliło. Specjalnie powiedziałem. O, piękne trafienie. Nie! Aha, a ty pięknie nie trafiłeś, tylko ja pięknie trafiłem. Aha! Okej. Okay. Boże, ja nie mam Sparks! Matuchno jedyna. Co ja sobie myślałem? Mnie tak trzepnął raz i musiałbym to wszystko robić od nowa. Co to, nie wiem, czy w tych minigierkach śmierci się liczą. Chyba nie. Co ja tu wlazłem? A tak, bo to jest zupełnie łatwym celem. Bo to jest dla mnie. Nie, ale i tak przecież nie. Nie, czy nie tutaj. No w sumie to jest dla mnie łatwy, może być na co odcinka. Boże, ja takie niewinne gry zmieniam po prostu w gry dla dorosłych. Takie niewinne gry. Taki obrońca jak ty gier powinien. Powiedzieć teraz, co ci te biedne gry zrobiły, że ty je tak bardzo chcesz uzboczyć? Ja bym odpowiedział, że nic. Po prostu jestem okropny. Wawa? Nie. Evan. Uratowaliśmy Evana, albo Ivana. Evan. Dobra, to ja sobie pozbieram trochę tych rzeczy. Dobra. Na serio to przeżył. Teraz, no, tego nie. Jakiś lewy był chyba. Ten. A, no to już wiem, dlaczego tak mało świetliku było w tym głównym poziomie. Wszystko uciekło tutaj. Dobra, 101. Halo. Tak, dziękuję. Halo? Uff. Jeszcze jest to... No cholera mam tego używać. A, tu chyba nic nie ma. Już więcej, chyba coś tam jest. Teraz pamiętam. Tak. Tyk. I tu, bo tu nie sprawdzałem, czy coś jeszcze jest. No. Teraz, zaraz.
Aha, to po prostu. Dobra. Udało mi się prawie idealnie. Się wpasowałem. Ten. No dobra, to by było na tyle w tym poziomie. W sumie też z tego odcinka. Więc lecimy tutaj sobie. Nie wystuprocentowaliśmy niestety. 84 klejnoty mi zostały do zebrania. No cóż. O, właśnie o tej kastynce mówiłem. No, więc teraz jeszcze wam pokażę tak na chwilę, co się... Gdzie jest ta kastynka? W sensie zrobiliśmy trzy poziomy, więc prawdopodobnie po trzech byle jakich poziomach z tego. Albo w byle jakiej kolejności to wam zadziała. A, i to już wszyscy ogólnie przeciwnicy, prawie wszystkich nie ma. I te rakiety, armaty są otwarte. Więc jest fajnie. Pyk, pyk, pyk. No, powiedzmy. Uznajmy, że może przejść. Bo co się dzieje w tym poziomie? No, to jest chyba jasne. Goddammit. Dobra, nie chcę mi się tego już tam błazić. A więc tak, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No i co? Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Pa!